Siemanko, z tej strony Citrox i witam was bardzo serdecznie, moi drodzy, w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj zagramy sobie w kurwę Fever 2, dokładnie tak, moi drodzy, jest to gra nieśmiertelna, gra, która jest ze mną chyba od samego początku nagrywania. Pamiętam, jak grałem w nią kiedyś tutaj na jednym z moich pierwszych live'ów. Graliśmy sobie wtedy tutaj wspólnie z widzami i miałem tak mało osób na tym live, że aż problem był, żeby tą rundę rozpocząć. Problem był, żeby arenę zapełnić. To właśnie miałem powiedzieć. Wybaczcie, ale nagrałem o nieco późnej godzinie, także język mi się trochę plącze. No i nieważne, słuchajcie, gramy tutaj sobie w kurwę Fever 2. Jest to już jakaś tam kolejna odsłona tej gierki. Tutaj zasady się za bardzo nie zmieniają. Dodają jakieś power-upy, dodają jakieś tam urozmaicenia, ale ogólnie chodzi w tej grze o to samo, czyli chodzi o to, aby wygrać. Tworzymy sobie tutaj nowy pokój i zaraz poczekamy, aż ktoś do nas dołączy. I słuchajcie, ja tutaj... Czekajcie, premium. Chciałem napisać premium. Ja tutaj dosłownie kilka minut przed rozpoczęciem nagrywania kupiłem sobie konto premium. Zapłaciłem za nie 5 euro bodajże na 3 miesiące i dzięki temu mamy tutaj kilka udogodnień. Możemy sobie customizować power-upy, możemy tutaj tworzyć gry drużynowe, możemy zmieniać... Nie, to akurat może każdy, czyli zmienianie wielkości tutaj... Tej planszy. Możemy tutaj oczywiście wpisywać minimalny ranking, maksymalny ranking i co dla mnie najważniejsze, to możemy tutaj grać w 8 osób. Standardowo jest tak, że tworząc pokój bez konta premium możemy ustawić tutaj maksymalnie 6 graczy, ale mimo wszystko zagramy sobie dzisiaj z 8, żeby wam pokazać po prostu, o co tutaj chodzi. Słuchajcie, jeżeli pod tym materiałem będzie 3000 łapek w górę, to nagramy jeszcze jeden materiał, w którym zagram sobie z wami. Ogłoszę wtedy na fanpage'u jakieś losowanku czy coś stylu, albo napiszę po prostu, że nagrywam dla was kurwę Fever, jeżeli macie ochotę, to wbijajcie do mojego pokoju i kto pierwszy, ten lepszy. Myślę, że będziemy mogli sobie coś takiego zrobić, o ile wam się oczywiście ta gra spodoba. Dobra, klikamy created, poczekamy tutaj na kilku graczy. Mam nadzieję, że nie będziemy musieli czekać zbyt długo. Ja z racji tego, że mam tutaj konto premium, mogę oczywiście sobie wybrać kolorek. Wezmę czerwony, bo chyba najłatwiej będzie wam ten kolor odróżnić i po prostu poczekamy, aż arenka się zapełni. Okej, słuchajcie, już tutaj do nas powoli wbijają. Mamy 3 osoby poza mną, czekamy na więcej. Mamy kolejną osobę. Okej, jeszcze 2, tutaj jedna wyszła, ale mam nadzieję, że zaraz do nas dołączy. Proszę państwa, cóż za emocje, kolejna osoba wychodzi. No niestety, mamy MC Sebiego. MC Sebi być może Polak, jestem ciekaw, może napiszę tutaj na czacie. Witam, ktoś z Polski, jak typowy gracz. O, wait, okej, man, okej. Dobra, o nie, koleś ma problemy tutaj z pingiem. Także ja bym go kicknął, tylko nie mam pojęcia, jak się to robi. Hosken click players, o. Ha, kicknąłem go, nice, dobra. Ile mamy osób? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dobra. Start game, nie wiem, czy dobrze powiedziałem. Cztery. Jezus, smart, słyszeliście to? Czekajcie. Dobra. Widzę, że tutaj gracze się jeszcze wymieniają, także nie chcę nam zacząć, ale jesteśmy, dobra, super. Tutaj, no nie, już chciałem mówić, że jesteśmy, a akurat ktoś chyba wyszedł. Także czekamy, uwaga. Dwa, jeden. Start, nareszcie, super. Tutaj, jeżeli macie włączone dźwięki, to to odlicza wam po prostu co rundkę chyba, znaczy co każdą grę w innym języku, także warto, żebyście też o tym wiedzieli. Nie wyłączyłem tutaj muzyki, zaraz postaram się to zrobić, chociaż... Nie jest ona taka zła chyba, co? Ta muzyczka tutaj w tej grze. Jezus Maria, co tutaj się dzieje? Zobaczcie, ile tutaj jest ludzi. Mapa nie jest jakoś specjalnie duża, ale ludzi jest tutaj pełno, okej? I słuchajcie, i ogólnie w tej grze chodzi o to, jak pewnie się już domyśliliście, żeby przeżyć. Naszym zadaniem jest poruszanie się w lewo i w prawo i pokonywanie przeciwników. Jezus Maria, gdzie ja w ogóle byłem? Śledźcie czerwony szlaczek. Czerwony szlaczek to jestem ja, także... Także warto, żebyście o tym wiedzieli. Mam 6 punktów, po lewej stronie macie całą punktację. Macie też napisane, że aby wygrać trzeba mieć 70 punktów. Także rundka ta, myślę, potrwa dosyć długo. Ja postaram się robić cięcia, tak żeby nie było to zbyt nudne. No i zobaczymy, komu da się wygrać. Dobra, robi się coraz gorzej, słuchajcie. Coraz mniej miejsca, okej. Tutaj ten zielony, aj, chciałem go tam jeszcze jakoś pokonać. Oh, fuck, man. Ktoś zdobył dla nas przyspieszenie. No i niestety przez to przegrałem. Okej, komu da się wygrać? Został zielony i zielony wygrywa. Ma 14 punktów, no skubaniec jest dobry, z tego co widzę. Okej, mamy kolejną rundkę. Niezbyt ciekawie ją zacząłem, mam nadzieję, że mi się... Aj, otworzy. Bo tutaj co jakiś czas właśnie tworzą się takie dziury. Miałem nadzieję, że teraz mi się tak zrobi. Ale niestety, no niestety nie dałem rady. Czekamy, jak to się dalej tutaj potoczy. Ten zielony jasny jest, kurde, skubaniec dobry. Chociaż ten ciemny też widzę tutaj w tabeli powoli nas goni. No ale nieważne, będziemy próbowali. Jezus Maria, ile tych power-upów. Co tutaj się dzieje w ogóle? Oh my god, man. Sakra. Fuck!
Tańczyłem i wiecie co, w momencie gdy było cięcie, przeglądałem Facebooka i zapomniałem nacisnąć na ten ekran. No i przez to niestety strzałki w lewo i prawo mi nie zadziałały. Ktoś tutaj ma problem z pingiem? Wiedziałem, żeby nie ufać tym zielonym, no. Wcześniej wyrzuciłem zielonego, dołączył chyba ponownie, albo może to jest ktoś inny. No i niestety ma znowu jakieś lagi, przez to... Oj, kolego! Tak to nie będzie, ale chociaż to jest ten pierwszy, tak, to jest ten pierwszy. Kurde, nie mogę go teraz kiknąć w trakcie rundki, wiecie? Także trochę słabo. No zobaczymy, mam nadzieję, że zaraz się ogarnie. Dobra, gracz niebieski wygrywa, MC Sebi. Kurde, gdzie ja w ogóle jestem? Trzeci od dołu, co to znaczy? Ten kurde Garfield ciągle prowadzi. Wiecie co? Dobrze było, gdybyśmy się na niego sfokusowali, wiecie? Ale nie wiem, czy to nam coś tutaj da. Dobra, skubaniec, zmieścił się. Pierdzieluny, dobra. Ja tutaj muszę... Wow! Gdzie jestem? Okej, okay, jestem tutaj, widzę się! Okej, okay, zamieniliśmy się miejscami ze wszystkimi graczami i niestety niebieski mnie zamknął tutaj. Gdybym się szybciej zorientował, gdzie jestem, to może udałoby mi się wygrać. Zielony żyje? Nie, zielonego nie ma, to jest najważniejsze, dobra. Zielonemu się nie udało, niebieski wygrywa? Wow, niebieski, on jest na samym dole prawie, także dobrze. Niech on wygrywa, bo jeszcze mamy sporo punktów przewagi nad nim. 16 punktów ja, 31 Garfield, no. Masakra. Masakra Garfield, ile on musi w to grać, to nie mam, nie mam pytań. Naprawdę. Okej, okay, dobra, zebrałem sobie power upa, dzięki któremu mam teraz cięższą kreskę. Okej, okay, to myślę istotne, Jezus Maria, tam prawie zginąłem, dobra. Trzeba się powoli stąd ewakuować, to jest zielony, tak zielony, ale zielony teraz zginął, okej, okay, uda mi się, aaa, żyje, tak, teraz tylko, proszę, dziura. O, nie, już nie miałem co zrobić, słuchajcie, liczyłem na to, że będzie dziura, ale niestety. 22 punkty, jestem coraz bliżej, Garfield 36, nie mam pojęcia jak on to robi. Skubaniec potrafi grać chyba po prostu, wiecie? Chyba po prostu potrafi grać, dobra, okej. O nie, prawie bym zebrał przyspieszenie dla siebie, to by mi na pewno nie pomogło tutaj. O! Chciałem tam im zebrać grubszą kreskę, czekajcie. Okej, zróbmy tak, no niestety, zielony znowu wygrywa, 43 punkty, jak on to robi? Ale jestem trzeci, słuchajcie, jestem już na podium, jakby gra się teraz skończyła, byłbym na podium, także musimy próbować. Próbujemy dalej, no i mam nadzieję, że dam radę go dogonić, chociaż nie będzie łatwo. O! Tak! Żyje! Udało mi się go pokonać, nie wiem jakim cudem, ale z fartem udało mi się. Kolejny zielony, zobaczcie, co ci zieloni mają z tym pingiem, powiedzcie mi, ja nie wiem. Nie mam pojęcia, no wiedziałem, żeby ich kikować, Nikt inny, tylko zieloni ciągle. Okej, dobra, chłopaki się tam pozabijali. O to chodzi. Tak, żółty nie żyje. O! Ja niestety też nie. Ale jestem drugi, 33 punkty, dobra. Garfield teraz nie zdobywa za bardzo tych punktów, także zacieramy rączki, bo jesteśmy coraz bliżej. Dobra, różowy zdobył sobie tutaj spowolnienie. Nie, to nie różowy, tylko pomarańczowy. Zdobył sobie tutaj spowolnienie. Różowy jest pode mną, ale chyba nie chce mnie atakować. Jest raczej jakoś tak pokojowo nastawiony, dobra. My go wyeliminowaliśmy. Ten zielony to tam chyba chłopak zaraz sobie zablokuje sam wyjście. Dobra, ja się już tutaj ewakuuję, zawracamy sobie, okej. Idealnie, on nie będzie miał co zrobić, tak mi się wydaje, wiecie? Chyba nie będzie miał co zrobić, chociaż udało mu się tam, kurde, jakoś wyjść jeszcze stamtąd. Nie mam pojęcia jakim cudem, ale mu się udało, O kurde, zmieszczę się tutaj. O! Niestety, gdybym troszkę prawo powiedział, to chyba dałbym radę. No i przez to jestem trzeci, 52 punkty Garfield, no. Ucieka mi, ucieka. Okej, kolejna rundka, zobaczcie, powoli się już tutaj ci gracze eliminują. Dobra, jeden zielony nie żyje, to najważniejsze. Zieloni muszą tutaj zginąć. Inaczej nie będziemy mieli szans, dobra, żółtemu też już podziękujemy. No i pytanie tylko, co ten zielony zrobi. O skurczybyk. Nie miałem z nim szans, 44 punkty. Chyba Garfield wygra niestety, wiecie? Choćbym nie wiem jak się starał, choćbym nie wiem co robił i choćbym nie wiem jak próbował, to chyba nie dam rady już go dogonić. Easy as shit. O nie, Garfield, o nie. To jeszcze nie koniec gry, przyjacielu. To jeszcze nie koniec gry, ja jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa. Spróbujcie tam, wiecie co, jakoś do niego dostać. Ogólnie polecam wam, wiecie co, żebyście odpalili sobie na YouTubie jakieś filmiki z turniejów w kurwę Fibre. Jakbyście zobaczyli co tam się dzieje, naprawdę byście byli w szoku. Wygrałem, jest! Z Garfieldem wygrałem, ale co z tego, to ma 65 punktów, no. 65 punktów, jak on to robi? Bo tutaj, wiecie co, punkty dostaje się za każdego odpadniętego gracza. Za każdego gracza, który zginie, także... No niestety, trochę na naszą niekorzyść. Dlatego właśnie Garfield powinien od razu umierać, jako pierwszy. Wtedy może miałbym jeszcze jakieś szanse, okej? Okay? Dobra, oni się tam pozabijali nawzajem. Niebieski powinien mi to zablokować teraz drogę. Nie wiem tylko, czy to zrobi. Chyba... tak? Chyba tak, chciałem, wiecie, coś jeszcze jakoś mówić, ale... No niestety, nie dałem rady.
Okej, MC Sebi wygrywa. Garfieldowi brakuje jeszcze tylko 2 punktów do zwycięstwa w całej tej grze, no. Choćbym się starał, choćbym próbował, nie wiem jak, 15 punktów to jest chyba nie do zrobienia. Garfield musiałby teraz opadać ciągle w pierwszej rundce. Myślę, że to jest raczej niewykonalne, dobra? O kurde, ale miałem grubą parówę, masakra. Okej, okay, Garfield, 69 ma, dobrze, jeszcze nie wygrał. Ja 59, co robi, żeby tylko nie dać się przegonić. Widzę, że ten ciemny zielony już też nie żyje, także w porządku. 59 punktów, on 55, a Garfield 69. No, Garfield, od razu odpadaj, on musi zginąć jako pierwszy. Nie wiem, czy da całą radę go zabić. Okej, okay, ja tutaj jeszcze jakoś my god, man. No niestety, moi drodzy, Garfield ma 72 punkty i dzięki temu wygrywa całą tą grę. Także cóż, moi drodzy, to było na tyle w tym materiale. Nie będziemy grali już kolejnej rundki, bo wydaje mi się, że nie ma to sensu. On jest 1500 w rankingu, także no nie ma się co dziwić. Sporo chyba chłopak tutaj gra, także no gratulacje dla niego. I cóż, moi drodzy, to było na tyle. Ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego materiału. Jeżeli odcinek wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę. Nie wiem, ile on trwał, bo będą cięcia. Tutaj bez cięć nagrywałem 12 minut, z cięciami będzie to pewnie nieco krócej. Ale nieważne, moi drodzy, dziękuję wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, czy chcecie widzieć więcej odcinków z tej gierki. Jeżeli tak, to myślę, że nagramy sobie po prostu ten materiał razem. Nagram sobie ten materiał razem z wami. Także z mojej strony to było na tyle. Dziękuję wam bardzo za uwagę, życzę wam udanego dnia, trzymajcie się i do zobaczenia!